Cześć, witajcie. Dzisiaj zajmiemy się tematem bardzo modnym, zwłaszcza internetowo, który często jest obecny na tzw. Google'ach. Mianowicie będzie to temat drożdżaków, grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida. I tutaj będziemy chcieli troszkę odczarować negatywne znaczenie tych właśnie mikroorganizmów. Z tego względu, że bardzo często pacjenci sami samodzielnie diagnozują sobie Candidę na podstawie tego, co wyczytają na forach, na podstawie objawów, które nie do końca i nie zawsze skorelowane są właśnie ze zwiększoną kolonizacją grzybiczą, chociażby przewodu pokarmowego. Więc w pierwszej kolejności może musimy sobie rozwiać pewne mity, że na przykład biały nalot na języku, niepohamowana chęć na słodycze, tak, czyli wzrost agresji na przykład w okresie pełni, jakieś takie zmiany skórne o charakterze łuszczącym się, to nie zawsze jest objaw grzybicy. To może być też objaw szeregu innych jednostek chorobowych, chociażby tak zwanego geograficznego języka, cukrzycy, także tych przyczyn tego typu dolegliwości czy objawów może być całkiem sporo. Więc chciałabym powiedzieć przede wszystkim parę słów na temat diagnostyki grzybów z rodzaju Candida, jak ją prawidłowo przeprowadzić i przede wszystkim troszkę odczarować jej znaczenie w tym negatywnym aspekcie. Zacznijmy sobie od tego, że tak naprawdę 70% z nas Candidę w przewodzie pokarmowym po prostu posiada i jest to całkowita norma. Tak na dobrą sprawę nasza mikrobiota jelitowa, czyli ten zespół drobnoustrojów tworzących tak zwany mikrobiom, ekosystem jelitowy, czyli ten świat wewnętrzny, tak, w naszym przewodzie pokarmowym, to nie są tylko bakterie, to nie są tylko dobre bakterie, to są również właśnie drożdżaki z rodzaju Candida, to są bakterie potencjalnie chorobotwórcze, to mogą być wirusy, to mogą być pasożyty, także naprawdę no, mamy tam tych drobnoustrojów w nas całkiem sporo i w stanie zachowanego zdrowia, w stanie homeostazy jest to całkowitą normą, że ta Candida również się tam znajduje. Natomiast kiedy pojawia się problem? Problem pojawia się wówczas, kiedy zaczynamy mieć za mało bakterii prozdrowotnych, czyli tak zwanej naszej flory autochtonicznej, trenerów naszych odporności, czyli tych bakterii typowo prozdrowotnych, działających na naszą korzyść, a w konsekwencji w tych zwolnionych przez te dobre bakterie miejscach na powierzchni wiązania do naszego nabłonka zaczynają się namnażać bakterie potencjalnie chorobotwórcze i właśnie grzyby z rodzaju Candida. I dopiero, słuchajcie, zwiększona kolonizacja tymi drożdżakami z rodzaju Candida może być rzeczywiście przyczyną pogorszenia się naszego samopoczucia, dolegliwości gastrycznych ze strony przewodu pokarmowego, zespołu chronicznego zmęczenia, amotywacji i szeregu innych problemów. Natomiast musimy zacząć od tego, że jeżeli Candida występuje u nas w przewodzie pokarmowym, i występuje po prostu w stosunkowo niewielkiej ilości, to tak naprawdę ona nie robi nam żadnej krzywdy, nie jest ona jakimś szczególnie groźnym patogenem. Ona wręcz stymuluje nasz układ odpornościowy do tego, żeby nie zasypiał, żeby cały czas był w stanie gotowości do obrony. I po to właśnie są nam też bakterie te potencjalnie chorobotwórcze i drożdżaki w przewodzie pokarmowym, ponieważ pamiętajmy, że nasze jelito to tak naprawdę jest narząd odpornościowy. To tutaj zlokalizowanych jest niemal 80% wszystkich naszych komórek immunokompetentnych, czyli tych komórek właśnie naszego układu odpornościowego. I gdyby teraz w naszym przewodzie pokarmowym bytowały tylko te bakterie typowo prozdrowotne, typowo dla nas dobre, absolutnie nieszkodliwe, to ten nasz układ odpornościowy w końcu by się uspokoił i przestał być taki aktywny i gotowy do obrony, gdyby jednak w naszym organizmie pojawiło się coś groźnego. I właśnie tutaj przychodzą nam de facto z pomocą te drobnoustroje potencjalnie chorobotwórcze czy grzyby, gdzie one cały czas stymulują, pobudzają nasz układ odpornościowy do działania i dzięki temu on wie, że nie może zasnąć, że musi być czujny i jeżeli dojdzie do rozwoju jakiejś groźniejszej infekcji, bardzo szybko zaczyna się jego działanie. Także ta Candida też jakąś rolę w naszym przewodzie pokarmowym ma, czyli takie troszeczkę stymulowanie tego naszego układu jelitowego odpornościowego. I teraz dalej. W stanie zachowanego zdrowia, w stanie prawidłowego układu mikrobioty jelitowej, grzyby drożdżopodobne z rodzaju Candida nie powinny się nadmiernie rozwinąć. Dlaczego? Ponieważ te dobre bakterie jelitowe, te nasze laktobacillusy, bifidobakterie, bacteroidetes i szereg innych drobnoustrojów autochtonicznych działa jak żołnierze na błonka jelita, czyli po prostu nie pozwala i nie dopuszcza do tego, żeby Candida się nadmiernie rozpleniła, nadmiernie rozmnożyła. Jest ona trzymana w ryzach, tak, w odpowiedniej ilości. Dopiero kiedy dojdzie do uszkodzenia tej naszej mikroflory prozdrowotnej. Jakie mogą być przyczyny? Najczęściej jest to niestety antybiotykoterapia, która bardzo sprzyja namnażaniu grzybów, bo eliminuje tą naszą dobrą florę jelitową. Ale co jeszcze? Leczenie hormonalne chociażby, leczenie immunosupresyjne, kiedy obniżane są te naturalne na siłę mechanizmy odpornościowe naszego organizmu. Wszelkiego rodzaju stany niedoboru odporności, tak? Czyli na przykład wrodzone, nabyta, gamma globulinemia, HIV, AIDS, leczenie właśnie immunosupresyjne wcześniej wspomniane. To są stany, które niestety będą predysponowały do tego, żeby ta Candida nadmiernie się namnażała w naszym organizmie i wtedy może ona stanowić de facto problem. Jeżeli chodzi o namnożenie Candidy w przewodzie pokarmowym,
to sytuacjami, które również temu sprzyjają, jest na pewno przewlekły stres psychiczny, tak zwane używki, alkohol, nikotyna chociażby, niezrównoważona, źle zbilansowana dieta, przede wszystkim oparta na produktach nienaturalnych, a wysoko przetworzonych, bogate w konserwanty, dodatki do żywności, stosowanie chociażby inhibitorów pompy protonowej przewlekle, czyli tak zwanych leków zobojętniających na refluks i innej farmakoterapii. To są takie czynniki, które po pierwsze niszczą naszą mikroflorę jelitową, po drugie dzięki temu robią warunki sprzyjające do rozwoju Candida. I teraz jeżeli podejrzewamy, pozaistniały tego typu warunki sprzyjające, jeżeli podejrzewamy, że rzeczywiście możemy mieć problem z przerostem Candida w przewodzie pokarmowym, to okej, sprawdźmy to, ale sprawdźmy to odpowiednimi badaniami. Tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o badania przynoszone czy dostarczane nam przez pacjentów, to one są najróżniejsze. Są to na przykład badania przeciwciał, tak? Czyli badanie krwi, czy są przeciwciała przeciwko kandydzie. To są badania w klasie IgA, IgM, IgG. I teraz od razu mówię, że jeżeli chodzi o badanie, jaki jest udział grzybów, czy jest zwiększona kolonizacja grzybicza w przewodzie pokarmowym, to one nie mają sensu, ponieważ przeciwciała zawsze podnoszą się w odpowiedzi na kontakt z danym czynnikiem. Nasz organizm z reguły non-stop ma kontakt z kandydą, bo ona po prostu w nas żyje. Mało tego, jest obecna w wielu pokarmach, które są przez nas spożywane tak naprawdę każdego dnia. Czyli siłą rzeczy to, że mamy dodatnie przeciwciała, nie oznacza niczego więcej, jak tego właśnie, że z tą kandydą kontakt gdzieś tam mieliśmy. Także de facto nie jest to absolutnie sposób diagnozowania kandydy w przewodzie pokarmowym. Pacjenci bardzo często poszukują też badań, chcą posiewać krew w kierunku kandida. Otóż jeżeli mielibyśmy do czynienia z obecnością żywej kandidy, żywego drożdżaka z rodzaju kandida we krwi, to jest to stan bakteriemii, czyli de facto stan jakby nie było zagrożenia życia i on raczej nie dotyczy takiego naszego zdrowego Kowalskiego, który jest w stanie chodzić po ulicy i normalnie sobie żyć, tylko raczej dotyczy pacjentów ciężko chorych, terminalnych, pacjentów poddawanych terapiom przeciwnowotworowym, pacjentów na oddziałach intensywnej terapii przewlekle hospitalizowanych. To są grupy ryzyka, także raczej tej kandydy w naszej krwi też się nie obawiajmy, bo ryzyko jest stosunkowo naprawdę znikome. I teraz wchodzimy w to, że tak naprawdę najmniej inwazyjnym badaniem, jeżeli chodzi o cenę obecności, nie tyle obecności, co liczebności kandydy w przewodzie pokarmowym, jest badanie kału. I tutaj znowu musimy rozróżnić, że badanie kału nie jest równe badaniu kału, że tak powiem. Mianowicie, skoro już wiemy, że kandyda tak naprawdę jest obecna w przewodzie pokarmowym większości z nas, to nie badajmy jej obecności. No bo to, czy ona jest obecna, czy nie, raczej jest obecna. Mówię o tych wszystkich badaniach tak zwanych półilościowych czy jakościowych, czyli dostajemy wynik, że jest kandyda na 1 plus, na 2 plusy, na 3 plusy, albo że kandyda jest we wzroście skąpym, licznym, bardzo licznym. To nam naprawdę nic nie mówi. Już wiemy, że kandydę mamy, musimy zrobić dokładniejszą diagnostykę. I tak naprawdę tutaj wchodzimy w po prostu bardzo proste badanie, to jest ilościowy posiew kału w kierunku drożdżaków z rodzaju kandida, gdzie my nie sprawdzamy, czy kandida jest, bo to wiemy, my sprawdzamy, ile dokładnie tej kandidy jest na gram kału. I teraz, jeżeli chodzi o przewód pokarmowy, to przyjmuje się, że prawidłową ilością, jeżeli chodzi o kandydę w przewodzie pokarmowym, jest nawet 10 do potęgi trzeciej komórek czy jednostek tworzących kolonię kandida na gram kału, czyli jak widzicie całkiem sporo. I dopiero przekroczenie tej ilości, czyli powyżej 10 do trzeciej jednostek tworzących kolonię na gram kału, jest uznawane za zwiększoną liczebność kandydy w przewodzie pokarmowym. I teraz na dobrą sprawę to też nie do końca jest tak naprawdę stan, który wymagałby leczenia przeciwgrzybiczego, ponieważ zwiększona liczebność kandydy w samym przewodzie pokarmowym jest po prostu wynikiem dysbiozy jelitowej, czyli wynikiem zaburzenia prawidłowych stosunków jakościowych, ilościowych naszych bakterii w jelicie. W związku z powyższym, zgodnie z taką maksymą, czym się strułeś, tym się lecz, troszeczkę parafrazowaną, niekoniecznie trzeba zawsze wdrażać od razu flukonazol czy nystatynę, czy wymuszać na naszym lekarzu, żeby tego typu leki przeciwgrzybicze nam wdrażał, ponieważ pamiętajmy o jednej rzeczy. Nie jest to rekomendowany sposób leczenia zwiększonej kolonizacji grzybiczej przewodu pokarmowego, to raz, a dwa, to nie są leki obojętne dla naszego organizmu. Grzyby to tak zwana eukariota, tak? I my to też tak zwana eukariota, w przeciwieństwie do naszych bakterii, które są w grupie prokariota. Natomiast jeżeli my wdrażamy leczenie przeciwgrzybicze lekami typowymi przeciwgrzybiczymi, no to działamy na każdą eukariotę, czyli zarówno na grzyby z rodzaju kandyda w naszym przewodzie pokarmowym działamy toksycznie, ale komórki naszego przewodu pokarmowego również zostaną niestety w pewien sposób tym leczeniem przeciwgrzybiczym negatywnie potraktowane. Także może zacznijmy sobie tutaj od mniejszego kalibru, mianowicie i to szereg badań naukowych wykazało skuteczność chociażby probiotykoterapii określonymi szczepami w eliminacji drożdżaków z rodzaju kandida. Jakie szczepy są tutaj naprawdę polecane i korzystne?
Chociażby jest to LGG, czyli Lactobacillus rhamnosus GG z kolekcji ATCC5303. Kolejnym takim probiotykiem, po którym możecie sięgnąć, jest niepatogenny drożdżak Saccharomyces boulardii, który ma silne zdolności antagonistyczne względem grzybów z rodzaju Candida, dostępne w wielu preparatach na polskim rynku również dostępnych. Słuchajcie, są też już takie preparaty typowo ukierunkowane dla pacjentów z grzybicą przewodu pokarmowego, czy dla pacjentów, którzy rzeczywiście mają tą zwiększoną kolonizację. I to są preparaty oparte na szczepach pochodzenia francuskiego Lactibiane, CDN5 i CDN10, w zależności od stopnia nasilenia tej kolonizacji grzybiczej. Także po to również warto by było sięgnąć. Ale przede wszystkim, słuchajcie, całościowe odtworzenie mikrobioty jelitowej. Dobre, wysokiej jakości preparaty wieloszczepowe. No my przede wszystkim, jeżeli chodzi o eliminację nadmiernej ilości grzybów z rodzaju Candida w przewodzie pokarmowym, zawsze będziemy opierać się przede wszystkim o screening mikrobioty jelitowej pacjenta, czyli usługę MikroFloraScan, gdzie widzimy dokładnie, jakie są stosunki bakteryjne w jelicie, których bakterii jest za mało, których jest za dużo, jakie stosunki zostały zaburzone, co spowodowało następczy rozwój tej kandydy. I na tej podstawie, plus opierając się o przede wszystkim dolegliwości czy inne objawy u pacjenta, dopasowywana jest terapia probiotyczna w sposób indywidualny. I naprawdę proszę mi wierzyć, że odpowiednio stosowana terapia probiotyczna przez odpowiednio długi czas naprawdę wysoce skutecznie jest w stanie eliminować ten nadmiar grzybów z rodzaju Candida, gdyż one są po prostu skutecznie eliminowane, wypierane z receptorów na powierzchni nabłonka jelitowego przez te nasze prozdrowotne bakterie. Innymi słowy mówiąc prosto, jeżeli chcemy walczyć z nadmierną ilością grzybów z rodzaju Candida w przewodzie pokarmowym, czas przywrócić równowagę bakteryjną. Jeżeli dostarczymy sobie odpowiedniej ilości tych dobrych bakterii, one same skutecznie sobie tą Candidę wyeliminują. Oczywiście tutaj nie można pominąć komponenty dietetycznej, bo ta dieta również jest bardzo istotna, jeżeli chodzi o zmniejszenie liczebności drożdżaków, jak również innej suplementacji, ale o tym więcej powie mój kolega Łukasz Sienczewski. Także na ten moment to tyle na temat grzybów z rodzaju Candida. Do zobaczenia w kolejnych filmach.